Witam państwa. Oczywiście, jak zwykle, witam bardzo serdecznie, bardzo jesiennie, bardzo październikowo, bardzo różańcowo. Papiesko też w jakiś sposób, co zresztą państwo zauważają po tym portrecie naszego wielkiego rodaka, ale witam nade wszystko misyjnie, bo właśnie dzisiejsza niedziela, a jest to proszę państwa już 29 niedziela, zwykle oczywiście jest 22 października, jest niedzielą tak zwaną misyjną. My wiemy, co to znaczy. Kościół misyjny. Wiemy, co to są misje. Słyszymy, słyszymy podczas kazań, gdy uczestniczymy w Wębrzach Świętych właśnie misje, to jest głoszenie Chrystusa. Chrystus wezwał do tego, żeby był głoszony, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komu grzechy zatrzymacie, są im, czy będą im zatrzymane. Więc Kościół z natury jest misyjny. On musi się rozrastać. Jeżeli on się nie rozrasta, to karwo ocieje. Jak to wtedy oczywiście maleje, czyli w jakiś sposób ginie. Dlatego też właśnie misyjność Kościoła to jest właśnie ta taka dynamika, dynamika, do której wzywa Chrystus, dynamika, którą zaszczepił Chrystus w Kościół, w apostołów. Do nich właśnie najpierw powiedział, idźcie nauczajcie. A właśnie ten nakaz misyjny, bo tak to właśnie te słowa nazywamy, on jest nakazem, który przekłada się na wszystkich, którzy należą do Kościoła, więc także na nas. My też mamy być misjonarzy, misjonarkami na swój sposób. Oczywiście taki rasowy, że tak powiem, misjonarz to ten, który wyjeżdża gdzieś daleko, za góry, za lasy, za morza, na inne kontynenty, do krajów trzeciego świata. Tam głosi Chrystusa. Są misjonarze świecy, są misjonarze duchowni, a więc księża, zakonnicy, zakonnice. A misjonarze świecy to są lekarze, to są pielęgniarki, to są różnego rodzaju fachowcy, technicy, którzy jadą do tych właśnie ludzi, którzy potrzebują Chrystusa, ale zanim. Im zanim im będziemy mówili o Chrystusie, czy zanim oni będą mówili im o Chrystusie, to trzeba często ich nakarmić, trzeba często ich uleczyć, dać jakiś tam dach nad głową. Więc właśnie misjonarz to taka postać bardzo uniwersalna, bardzo skomplikowana też i bardzo, bardzo potrzebna w tamtych właśnie krajach. Dlatego też dzisiaj modlimy się za tych ludzi, odważnych ludzi, wierzących ludzi, którzy właśnie... Odważyli się ze względu na Chrystusa, żeby mówić o nim nie tylko swoimi słowami, ale swoim życiem, a także swoją, swoją fachowością. Kochani, no właśnie, ta dzisiejsza niedziela misyjna rozpoczyna tydzień misyjny, i oczywiście tak jak każdy tydzień, w jaki sposób, który przeżywamy w kościele, czy to tydzień podróży, czy tydzień jakiejś tam ma się nauczyciela, czy, czy tydzień jakiejś bez, bez ten tydzień ma też takie swoje hasło, swoje przesłanie. I tym hasłem, tym przesłaniem są właśnie następujące słowa. Misje sercem Kościoła. Misje sercem Kościoła. Zobaczcie, jeżeli Kościół ma serce, a ma serce, bo musi mieć serce, bo jest organizmem żywym, to właśnie takim sercem tego Kościoła są misje. A więc takim centrum Kościoła. One, misje, świadczą o rozwoju Kościoła, świadczą o jego dynamice i świadczą także o jego sensie. Oczywiście warto też zauważyć że ten tydzień, który przeżywamy, czy będziemy przeżywać, to już jest 96 tydzień, ale zobaczcie, zatem jest już bardzo, bardzo wiele takich tygodni, takich niedziel mamy po raz pierwszy, taki właśnie tydzień i taką niedzielę Kościół obszedł w świecie w roku 1926 i właśnie taki dzień i taki tydzień ustanowił papież Pius XI i właśnie taki tydzień zawsze wypada przed ostatnią niedzielę miesiąca października, zatem właśnie dzisiaj to czy nimi. Dzisiaj przeżywamy taki dzień i cały tydzień będzie też takowym tygodniem, kochani. Niedziela, jak powiedziałem, jest 29. niedziela zwykłą. Gdy będziemy, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tych, że szacunkiem faryzeusze odeszli, naradzali się jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swoich uczniów razem ze swoimi zwolnienikami Heroda, aby mu powiedzieli, nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz więc nam, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł, dlaczego wystawiacie mnie na próby, obłudnicy. Pokażcie mi monetę podatkową, przynieśli Mu denara. On ich zapytał, czy to jest napis. I obraz, odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Kochani, jak słyszeliśmy, Chrystus kolejny raz jest właśnie wystawiany na próbę, jest szantażowany, jest w jakiś sposób prowokowany. Paryzeusze e, uczeni w piśmie, którzy byli jego przeciwnikami, chcieli go, tak powiem, zniszczyć, chcieli mu udowodnić, że on nie ma racji, chcieli go pochwycić, zastawiali mu więc tak brzydko różnego rodzaju na niego haki, I tym razem też właśnie. E, ta moneta i to pytanie, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie. Jezus bardzo dyplomatycznie z tego wychodzi i powiada w ten sposób: Oddajcie to, co cesarskie cesarzowi, a to, co boskie, oddajcie Bogu. Kochanie, jest to dla nas też nauczka. Pamiętajmy, że to, co należy do Cezara, to, co należy do tych, którzy w jakiś sposób decydują o naszym losie, trzeba im oddać, prawda? Płacimy podatki, płacimy różnego rodzaju inne zobowiązania, ale też wobec Boga mamy zobowiązania, nasze modlitwa, nasze właściwe postępowanie, to wszystko właśnie należy się Bogu i należy to Bogu oddawać. Wtedy będziemy w porządku i wtedy nikt nam nie zarzuci i wtedy nikt na nas nie zostawi żadnego haka. Kochani. Warto też wiedzieć, że dobiega końca miesiąc października, a więc miesiąc różańca, pamiętajmy o różańcu, módlmy się na nim jeszcze tylko kilka dni, a potem wejdziemy w nowy miesiąc, a tym nowym miesiącem to będzie jedenasty etap naszego doczesnego pielgrzymowania w roku pańskim 2023. Będzie to miesiąc listopad, a więc miesiąc naszych zmarłych. Do tego miesiąca dobrze przygotujmy się, pójdziemy na cmentarze, będziemy robili porządki, będziemy tam też modlili się, zechciemy to to uczynić w sposób godny, w sposób właściwy, żeby uszanować właśnie cmentarz jako miejsce doczesnego spoczynku. Wciąż podkreślam, bo my czasem mówimy, że, miejsc, że cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku. Nie, proszę Państwa. Słętaż jest miejscem doczesnego spoczynku, ponieważ wierzymy w ciała z Może jeszcze jedno zdanie odnośnie tego właśnie programu. Państwo widzieli portret papieża. Ja teraz zapomniałem, że tak powiem, wyjaśnić dlaczego ten portret papieża, czy papież nam towarzyszył tego rodzaju programie. Dlatego, że papież, proszę Państwa, jest największym misjonarzem świata. Jego pielgrzymki, jego podróże, to co on robił, będąc tutaj pośród nas i z nami, właśnie to było. Było ogłoszenie Chrystusa. On był misjonarzem nie tylko w kościele katolickim, ale on był misjonarzem świata. On tego Chrystusa niósł na różne sposoby. Tego Chrystusa głosił, tym Chrystusem żył, tego Chrystusa ukazywał. Dziękuję bardzo, za serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, wciąż październikowy, ale nade wszystko misyjny tydzień. Zostańcie z Bogiem.